Ludwiko, wychodzimy! Krzyknęła Wanda Schulz, zaglądając do drugiej izby. Po środku stała nadąsana jasnowłosa dziewczynka. Zasznurowała drobne usta w geście niemego protestu. Dlaczego stoisz boso, Ludwiko? Spóźnimy się do kościoła! Ponagliła matka i ściągnęła brwi. Dlaczego nie idziesz? Ludwika bez słowa wskazała na skórzany trzewik leżący w kącie. Wanda westchnęła zniecierpliwiona i sięgnęła po but. Gniew odbił się na jej młodej, gładkiej twarzy, gdy spostrzegła, że trzewik jest przedarty na pięcie. Gdzie znowu chodziłaś? Byłaś w mieście, przy porcie? Zapytała surowo, ale zrezygnowała z dalszego przesłuchania. Było jej żal córki. Ludwika zapewne dostanie srogie lanie, gdy ojciec dowie się o zniszczonym bucie. Podeszła do wystraszonej dziewczynki, spojrzała w jej duże, bursztynowe oczy. Uważaj, żeby ojciec nie zauważył przedarcia, szepnęła. Ludwika spojrzała na matkę z wdzięcznością i skinęła głową. Wyszły razem, pilnując, żeby Daniel się nie denerwował. Serdecznie polecam piękną książkę Ewy Popławskiej Ogniste serca.